No, można powiedzieć, symbol naszej straży jest z nami od wielu, wielu lat. Bardzo o niego dbamy, aby służył nam jeszcze jak najdłużej i jak najlepiej, również na takie okoliczności jak dzisiaj, kiedy możemy się z Państwem spotkać. Za chwilkę będą wykonane dwa założenia. W pierwszym dwóch strażaków, to jest druh Rafał oraz druh Tomek, rozwiną linię gaśniczą z samochodu Iveco Eurocargo. Rozwiną tutaj linię, podadzą prąd, wody, będą Państwo mogli zobaczyć, jak to wygląda na co dzień. A jeśli aura pozwoli, to na sam koniec będą też dzieciaki nie tylko mogli sprawdzić się i swoich sił spróbować w podawaniu wody właśnie z prawdziwej strażackiej linii gaśniczej. Drugim założeniem jest zadanie, te, które będzie się działo w centralnej części przede mną, to jest gaszenie pożaru płonącego oleju. Ten zapach frytek, który może Państwo czują, to jest zapach oleju, który jest rozgrzany tutaj do czerwoności w patelni wewnątrz tej skrzyni. Będzie okazja zobaczyć, dlaczego nie gasimy oleju wodą. Nie gasimy oleju wodą. Ja te techniczne części, te ciekawostki będę przekazywał w trakcie. Natomiast już dwa głośnika i powinno mi. Ale już chcę zaznaczyć, że nie robimy tego zdecydowanie wodą. Widzę, że moi koledzy już przygotowani, bo ja też reprezentuję jednostkę dzisiaj Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach, w której jestem już od 7 lat. I koledzy w pełnym rynsztunku, takim, w którym widujecie ich czasem Państwo na zdjęciach, filmach, w telewizji, zaraz się nam zaprezentują. Ochotnicza Straż Pożarna w Górnikach to jednostka, która jest jako jedyna na terenie miasta Bytomia w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Zrzeszamy około 50 członków. O, woda już jest. A koledzy zaraz wyjdą do nas. Proszę przywitać gorącymi brawami Rafała oraz Tomka. Rozwijamy się, Rafał, dokładnie tak. Standardowa strażacka umiejętność, ale Rafał to jest człowiek. Przywitały się nasze samochody, tak, panowie, proszę bardzo. Dziękujemy, panowie kierowcy. A druh Rafał, który wyjeżdża w naszej jednostce najczęściej do akcji z całego podziału bojowego, już rozwinął linię gaśniczą razem z Tomkiem. Za chwilę napełnią tę linię wodą. Myślę, że dzisiaj nam już troszeczkę więcej wody nie zaszkodzi, ale też bym już dzisiaj uważał. Rafał, prosimy. Za rozdzielacza woda podana do linii gaśniczej. Proszę. Jest woda i Rafał teraz proszę króciutko zaprezentuje. Dokładnie tak. Znakomicie, Rafał, dzięki. Tutaj nie robimy deszczu więcej, nie kusimy losu. Dzięki. Mamy, tak jak obiecałem, po pokazach, po tej części gaszenia płonącego oleju będziemy mieli dla Państwa możliwość sprawdzenia się również z tą linią gaśniczą zapełnioną prądownicą. Ze mną Rafał, ze mną dostanie Rafał. Rafał prezentuje na sobie wzorcowe wyposażenie strażaka wchodzącego do pożaru wewnętrznego. To jest zarówno mundur typu NOEX,
Tak jak kolega Łukasz wcześniej wspominał, aktualnie wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej już w Bytomiu w większości są wyposażone w piaskowe numeksy i to dzięki Państwu. Dzięki Państwa głosom w budżecie obywatelskim na projekty, które zgłaszamy do tego przedsięwzięcia, możemy się wyposażać każdego roku w nowoczesny sprzęt. Oczywiście hełm z przyłbicą, która pozwala zabezpieczyć te promieniowanie cieplne. To, gdy jesteśmy gdzieś przy ciepłym, gorącym miejscu, aby ochronić twarz. Co mamy na sobie? Na sobie mamy oczywiście również maskę. Zdejmij to proszę. Tak. Na sobie oczywiście mamy również aparat powietrzny, który służy strażakom do oddychania w pożarowych warunkach. To, co zdjęliśmy, to jest detektor bez ruchu w momencie, kiedy strażak jest w położeniu zagrożenia i nie rusza się. Detektor wydaje głos, zaraz to usłyszymy. Tomek z sobą ma jeszcze zestaw, na który składa się oraz, ale Tomek może to zaprezentujesz, oraz narzędzie wielofunkcyjne typu huligan, którym służy do wszelkiej maści prac rozbiórkowych i wyburzeniowych. Oczywiście latarka, radiostacja to jest podstawa działania na co dzień. Dziękujemy panowie, myślę, że możecie już wrócić do samochodu i brawa dla panów. Przechodzimy na centralną część rynku, skrócimy troszeczkę, myślę, przyspieszymy ten nasz harmonogram, żebyście Państwo zobaczyli to założenie. Deszcz zaczął do nas się zbliżać. Dziękujemy, że są Państwo z nami. I teraz co następuje? Proszę spojrzeć. Dwie drukny mamy i dwóch panów na płycie rynku. Nasze strażaczki Patrycja, Joanna, Patryk i Krzysztof. Mamy w tym rondelku symboliczną ilość wody. To można przyjąć, że to jest ta szklanka wody, którą każdy z nas ma w swojej kuchni. Teraz proszę się nie zdziwić, szczególnie Państwo, którzy są za moimi plecami oraz od strony tej pierwszej rynku, gdzie jest kronika, ponieważ w tym rondle, w tym patelni mamy rozgrzany do czerwoności olej. Teraz jeszcze palnikiem troszeczkę podniesiemy temperaturę. Strażacy oczywiście w przyłbicach. Proszę spojrzeć, to jest taki typowy olej spożywczy, który każdy z nas ma w swojej kuchni. W sytuacji, kiedy wykonujemy codzienną pracę w kuchni, gotując, nie życzę tego Państwu, natomiast gdyby olej się na waszej to zaraz zaprezentujemy, dlaczego nie, dlaczego w żadnym wypadku nie należy gasić takiego oleju wodą. Tak, słyszę tutaj głosy, że czuć olej, tak, zgadza się? Zgadza się? Tak, mamy już zdecydowanie pod pokrywką płonący olej. I teraz, proszę Szanowni Państwo, zobaczymy, co się dzieje w momencie, kiedy do płonącego oleju dodamy symboliczną wręcz ilość wody. Odłączymy dla bezpieczeństwa prąd. Strażaki, koledzy się odsuną. Asia w zabezpieczeniu, w numeksie, w rękawicach oraz w przyłbicy pokaże, co się dzieje w momencie, kiedy do patelni dodamy odrobinę wody. Teraz proszę sobie wyobrazić, że robicie to Państwo w swojej kuchni. Nie polecam. Dlatego gorąco apelujemy, aby nie gasić płonących olejów wodą. Brawa dla naszych pań, dla naszych panów, dla naszych strażaków. Warto tutaj też podkreślić, że w Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach dowodzi kobieta. Dowodzi Joanna, która przed chwilą właśnie dolewała wody do oleju. Asia jest naczelnikiem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach. Drugą część, którą chcemy Państwu jeszcze zaprezentować, to w tej wanience, którą mamy zabezpieczoną piaskiem oraz tą plandeką od spodu.
będziemy jeszcze wlewać paliwo, będziemy jeszcze wlewać olej napędowy, aby pokazać, jak należy odpowiednio zgasić, z jaką gaśnicą, z jakim odpowiednim podejściem do płonącego paliwa. Za chwileczkę strażacy to uzupełnią. W tej bańce mamy już olej napędowy, przygotowane gaśnice pianową, proszką. Będzie można zobaczyć. Szanowni Państwo, każdy z nas, który jest kierowcą, każdy z nas, który jest pasażerem osobowego czy autobusu, w każdym z tych pojazdów powinna znajdować się gaśnica. Nawet najmniejsza. Natomiast kumulacja tych gaśnic, gdy jeden kierowca pomaga drugiemu, pomaga niejednokrotnie ugasić pożar w zarodku. Teraz nasi strażacy dolewają oleju napędowego do naszej wanienki przygotowanej specjalnie na dzisiaj. Tak, myślę, zdecydowanie wystarczy. A Patryk po zabezpieczeniu twarzy przybicą podpali ten olej napędowy, a nasi strażacy przygotują się do przeprowadzenia akcji gaśniczej z użyciem gaśnic, które każdy z nas zna ze szkoły, z uczelni, z innych budynków użyteczności publicznej. Czy, tak jak wspominałem wcześniej, z samochodów, którymi podróżujemy. Charakterystyczne dla płonącego paliwa jest ten czarny dym. Teraz nasi strażacy przygotowują gaśnicę. A więc, szanowni Państwo, ci, którzy znajdują się od strony ogródku piwnych, za chwileczkę będziemy gasić, także proszę mieć na uwadze. Patryk, działamy! Akcja zakończona powodzeniem, a więc brawa dla Patryka! Proszę zwrócić uwagę, jak niewielka ilość środka gaśniczego wystarczyła, aby tą naszą rynnę wypełnioną olejem napędowym gasić. Teraz Patrycja, która również jeździ do akcji regularnie. Patrycja również zgasiła ropę, zgasiła olej napędowy. Brawo dla Patrycji! Jeszcze raz! Słyszę jeszcze raz, tak? Jeszcze raz, chłopcy, tak. Będzie jeszcze raz podpalimy. A już się to wydarzyło. I tym razem kolejny typ gaśnicy w rękach Krzyśka, które na co dzień, notabene, również takimi gaśnicami się zajmuje. Brawa dla Krzyśka za ugaszenie tego pożaru. Nie poleciał. Koledzy, którzy mówili, że jeszcze raz. Chcemy jeszcze raz? Nie wiem, czy mi się uda, natomiast na pewno brawa dla strażaków, którzy są na płycie rynku. Niezmiernie się cieszę, że uda prezentować Państwu to założenie. Dopadł nas ten intensywny deszcz. Ja z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie chciałbym zaprosić w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej, również w Górnikach. Jest wśród nas miejsce dla każdej osoby, która jest chętna, chce poświęcić choć odrobinę wolnego czasu. My zawsze pomożemy, my nauczymy, my jesteśmy bardzo chętni, aby pomagać. Gratulacje dla Patryka, pożar po raz kolejny ugasony. Brawa jeszcze raz! Zgasimy tą naszą pochodnię, którą podpalaliśmy ropę. I szanowni Państwo, to tyle z naszej strony. Dziękujemy bardzo. I jeszcze raz
dla wszystkich trzech jednostek. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górze, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolarzowicach oraz dla kończących dzisiejsze pokazy Ochotniczej Straży w Górnikach. A teraz zgodnie z obietnicą zapraszam serdecznie...